Może się wydawać dla bardzo wielu ludzi, że praca aktora jest czymś bardzo prostym, a jest bardzo trudnym, bo jest połączeniem pracy umysłowej z pracą fizyczną. Wielkie gratulacje, bo no, gratuluję nominacji, ale też zwycięstwa Skazanej, że mogłaś być częścią tak wspaniałego projektu. Właśnie, to chyba jest taka największa radość dla aktora, że może grać w takich superprodukcjach i być też nominowanym do nagród, które jednak publiczność daje, czyli widzowie. Było to ogromne wyróżnienie, ale dla mnie największą nagrodą jest to, że widzowie ten serial oglądają i siadają faktycznie co tą daną tam przykładową środę czy czwartek i tłumnie oglądają ten serial. I ten serial się ogląda i są wykupowane kolejne abonamenty na playerze, żeby można było ten serial obejrzeć, więc to jest dla mnie najważniejsze. Pytanie, za co kochasz aktorstwo? Za zmienność, za to, że można przeżyć mnóstwo żyć. A są jakieś cienie tego zawodu? Na przykład mówi się, że zawód aktora to polega trochę na czekaniu, że ten telefon nie dzwoni albo w końcu zadzwoni. Czy ty miałaś takie sytuacje? Jak sobie z nimi wtedy radziłaś? Tak, to nie jest tylko usłany różami ten nasz zawód. Jest ta nieregularność, ten naprawdę ciężka praca, bo to często spędza się po 12-13 godzin na planie i to może się wydawać dla bardzo wielu ludzi, że praca aktora jest czymś bardzo prostym, a jest bardzo trudnym, bo jest połączeniem pracy umysłowej z pracą fizyczną i trzeba być cały czas na tak zwanym stand-by'u i reprezentować to, co się ma najlepsze, więc są i blaski, i cienie. Czego ci życzyć? Spokoju ducha. Tego ci życzę i jeszcze raz wielkie gratulacje. Dziękuję bardzo. Dzięki.